Szkoła jest mikro, a czasem nawet więcej niż mikroorganizmem społecznym, którego i efektywność, jeżeli chodzi o postawione wyniki i to, co może wnosić uczestnikom całego tego przedsięwzięcia i otoczeniu, zależy od tego, na ile przenikają się idee, na ile przenikają się energię, na ile przenikają się wartości, na ile tak naprawdę ta grupa jest czymś więcej, daleko czymś więcej niż sumą poszczególnych jednostek. I mamy doświadczenia o tak pierwotnych, jednokomórkowych organizmach jak śluzowce, które potrafią nauczyć się, jak rozwiązywać labirynt. Natomiast lepiej jest w organizmie społecznym, jeśli pojawia się ktoś, taka siła sprawczo, inicjująco, wspierająca, która pomaga, żeby nie tylko przez zbieg okoliczności ten śluzowiec dotarł do celu. Kimś takim jest lider. Lider, który jest liderem zadaniowym, liderem społecznym jednocześnie, liderem, który dlatego jest liderem, że integruje wartości, te, z którymi przyszli twórcy organizacji i te, które są wartościami tych, którzy są jej beneficjentami, można powiedzieć, partnerami, ze wszystkich stron na to patrząc. Dlatego mogę powiedzieć, że najważniejszy jest ten organizm, lecz jednocześnie w tym najważniejszej wartości, jaką jest organizm, jest bardzo ważna funkcja lidera. Dobry dyrektor szkoły, dobry, może zdelegować administrację, może tak pobudzić poczucie odpowiedzialności nauczycieli, intendentury, księgowości, żeby szkoła się sama administrowała. Natomiast jego zadaniem jest integrowanie i inspirowanie wartości. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że nawet z badań etologii wynika, że to nie ten wilk zostaje liderem stada, czy małżeństwo wilczycy i wilka, którzy potrafią po prostu nie dać się zagryźć i są najsilniejsi, lecz ci, którzy integrują najwięcej wątków związanych z regułami i zasadami życia tego stada. Lider to jest ktoś, kto integruje wartości. Dyrektor odciska DNA swoich wartości w nieświadomej i świadomej części i serc i umysłów, i uczniów, i nauczycieli, i pracowników szkoły administracyjnych, i rodziców. Dyrektor szkoły pozwala i pomaga, żeby zmieniał się świat wokół szkoły, a przy okazji, żeby szkoła realizowała swoje funkcje i mieściła się w tych standardach, które no, nasza ograniczona jeszcze trochę demokracja, administracja i życie społeczne od szkoły wymaga. Ja spotykam wielu dyrektorów, którzy są nosicielami tej funkcji, tej roli budowniczych, inspiratorów kapitału społecznego, lecz jest to kompetencja nie w pełni uświadamiana. Jeżeli na chwilę się zatrzymamy, na chwilę popatrzymy i uświadomimy sobie, że mówimy prozą, to możemy potem doprowadzić do tego, żeby ta proza była jeszcze lepszej proweniencji, żeby to była jeszcze lepsza literatura. Pierwsza edycja Akademii pokazała, oczywiście było pewnie nieprzypadkowe to, kto do niej przybył, kto się otworzył na takie doświadczenie, które było absolutnie pionierskie. W tej chwili jest taki drugi stopień pionierstwa, mamy już drugie. Natomiast to doświadczenie w pełni potwierdziło, że udział w Akademii służył i uczniom, i nauczycielom, i otoczeniu społecznemu, i samym tym dyrektorom. Natomiast mam przeświadczenie, bo znam Wrocław, kocham Wrocław, że Wrocław jest na pewno nieprzypadkowym miejscem do realizacji tak twórczego projektu, który wymaga z jednej strony determinacji, odpowiedzialności, a z drugiej strony radości życia. Gdybym miał powiedzieć, w jakim mieście można zrobić taki eksperyment, żeby między godziną 12 a 14 przechodnie umówili się ze sobą, że mniej więcej co 10 minut radośnie podskakują. No to jedyne miasto, w którym zaproponowałbym tego rodzaju eksperyment i nie bałbym się fiaska, to byłby Wrocław.